Hallo, hallo. Może powtórzymy niemiecki? Das ist machbar. Tym razem porozmawiamy o trybie rozkazującym i o wyjątkach w trybie rozkazującym. Tą całą regularność trybu rozkazującego możemy sobie przypomnieć na bazie czasownika kommen, czyli przychodzić. I na przykład możemy powiedzieć komm schnell. Kąt sznel, schnell, czyli chodź szybko, chodźcie szybko, proszę państwo, niech państwo szybko przyjdą, albo niech pan przyjdzie, proszę, niech pani przyjdzie. I teraz skąd to się wzięło? Jeżeli znamy odmianę czasownika, no to wiemy, że przy du musimy odciąć osobę du i końcówkę st. I tak powstało nam kom. Schnell, chodź szybko, czyli kom to będzie do du, czyli do ty. Jeśli będziemy się zwracać do kogoś na ty, kom schnell. Jeśli chcemy powiedzieć chodźcie, to znamy odmianę czasownika i przy odmianie wy i kommt musimy odpuścić ię i zostaje nam kommt. Natomiast w liczbie y, mnogiej, y, w tej formie grzecznościowej, wszystko zostaje bez zmian, czyli zaczynamy od czasownika i mamy kommen sie. Kommen sie schnell. Komm schnell. Kommt schnell. Kommen sie schnell. Natomiast jeśli chodzi o wyjątki, warto zwrócić uwagę na czasownik być i mieć, czyli sein i haben. Wiemy, jak te czasowniki się odmieniają, ale będzie to wyglądało tutaj trochę inaczej, czyli przy du będzie zaj. Czyli na przykład zai bądź cicho. Natomiast przy wy to będzie seid ruh. A przy liczbie mnogiej, w formie grzecznościowej, będzie seien Natomiast przy habm będzie przy du tylko taka zmiana, czyli będzie hab geduld. Niecierpliwość cierpliwość dosłownie, czyli bądź cierpliwy. Hab geduld. Habt geduld, haben sie geduld. I jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chodzi o wyjątki, czyli jeśli w odmianie pojawia się umlaut, to tego umlautu nie będzie w trybie rozkazującym. Czyli, na przykład, mamy laufen, czyli biegać, biec, no to lauf schnell. Czyli biegnij szybko. Ten umlaut odrzucamy, tak samo jak du i końcówka st, oczywiście według tej zasady, czyli lauf schnell. Du odpuściliśmy, st odpuściliśmy, umlaut też odpuściliśmy. Lauft schnell, biegnijcie szybko. Laufen Sie schnell, proszę biec szybko. Niech Pan, Pani biegnie szybko. Podobnie jest przy czasowniku fahren, czyli jechać i w odmianie też mamy oczywiście du first, Czyli tryb rozkazujący będzie na przykład fa vorsichtig. Jedź ostrożnie. I tu nie będzie tego duo, oczywiście, nie będzie końcówki st i nie będzie też tego przegłosu, umlautu. Fa vorsichtig. Jedźcie ostrożnie, byłoby fart vorsichtig. Fart vorsichtig. No i farnzi vorsichtig. Farnzi bitte vorsichtig. Proszę jechać ostrożnie. Jeśli chcielibyśmy komuś powiedzieć śpi dobrze, no to mamy czasownik szlafn, spać. No i w odmianie też pojawia się umlaut, czyli jest du schlvest i e, tego umlaut oczywiście nie będzie, du nie będzie, est nie będzie i powstaje nam schlaf gut, na przykład, czyli śpi dobrze. Schlaf gut, schlaft gut, śpicie dobrze. szlafnzigut, gut, czyli niech pan, pani, państwo śpią dobrze. Mam nadzieję, że po tym odcinku będziecie używać trybu rozkazującego trochę częściej. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann!